Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku testów. Testy. Dzisiaj będzie... Co będzie? Frezarka. Frezareczka testowana. Jeszcze nie wiem jaka, dowiemy się wspólnie. Zaraz po intro, Christian, dajesz. Ale zanim się dowiemy, to najpierw musimy zapoznać z informacjami... Widza. Tak, nowego widza. Bo nowy stary już widzu. Wie, Christian pewnie da informację, gdzie się kończy ta prezentacja. Tak, nowy widzu. Na początku zobaczymy, jakie są informacje z aukcji internetowej. Przemek jeszcze nie wiesz, jaka to jest frezarka? No nie wiem jeszcze, to musisz odpakować. No dobra, to jak odpakujemy, to zobaczymy informacje, jakie są w aukcji internetowej. Później zobaczymy... Nine Filet Drill. To tak wszystkie się frezarki nazywają. Ale jest dość ciężka i taka... Nile Filet Drill. Raz miałam pytanie, czy Nile Filet Drill, czy frezarka Nile Filet Drill będzie dobra? Ja... Co powiedziałaś? Nie pamiętam, ale tak wewnętrznie... Nie wiesz, co masz powiedzieć. Skończyło się, no. Tak? Zobaczymy test głośności, tak? Tutaj, z której strony? Z tej. Nawet widać, jak się przesuwają te cyferki do góry na dół, jak krzyknę, to jest głośniej, a jak mówię ci, to jest ciszej. Więc test głośności także będzie. Zobaczymy jakość zapakowania, to jest dość istotne, bo wiecie, różnie to bywa, a tak trochę lipa dostać frezarkę, która była słabo zapakowana i dostać ją uszkodzoną. Instrukcja obsługi, zobaczy, czy w ogóle jest i jaka jest długość kabla, to jest też ważne, ponieważ jak jest za krótki, to no wiadomo, że trzeba gdzieś bardzo blisko mieć dojście do tego prądu, to jest czasem kłopotliwe, a jak jest za długi, to się będzie majtał wszędzie. Waga, im stabilniejsza frezarka, tym lepiej, więc im cięższa, tym tak naprawdę moim zdaniem lepiej. Porównamy cenę w stosunku do jakości, też czasami to bywa różnie. Zobaczymy wymiary, czy jest duża, na pół stołu, czy jest malutka. Ale się cieszę, bo już wagę kupiliśmy i mamy wagę. Tak, i możemy ją, tę wagę zmierzyć, bo ostatnio... Jak tylko zmierzyć? Zważyć. Zważyć. Ostatnio tylko... No, ciężka! I tutaj jest część do pochłaniaczy, bo to mamy, tak jakby to jest wspólne z pochłaniaczami także, ale tu nas interesuje tylko frezarkowa część. Zobaczymy, czy jest stopka na rączkę. Ja bardzo lubię pracować ze stopką, bo mi się o wiele łatwiej odkłada frezarkę na stopkę, więc dla mnie to jest fajna informacja. Niektóre frezarki mają po prostu taką dziurę, gdzie się tam wkłada tę rączkę, a niektóre nie mają nic i to jest w ogóle. O rączkę dbamy jak o... O co? Ja bym powiedział o co. Nie, dobra, nieważne. Lepiej nie. Jako coś bardzo cennego. Zrobię sobie korektę frezami diamentowymi i karbidowymi. Już sobie przygotowałam tutaj wysterylizowane freziki w pudełeczku i będę nimi działać. Dobra. Freziki gotowe, teraz zobaczymy, czy są wibracje. Nowe słowo stworzyłam. Wibracje i co za tym idzie, tak skrobię frezarka bardziej po powierzchni, niż płynnie sunie mięciutko. No i zobaczymy, jaka jest chwytność rączki, czy nie jest zbyt śliska, czy jest w miarę taka stabilna do trzymania. Proszę bardzo, moja droga. Frezareczka wleciała na twój stół, raczej położyłem ją delikatnie, ale już jest. A jak już jest, to możesz się wziąć rozpakowanie. Jestem ciekaw, co tam w środku znajdziemy, bo nie mam pojęcia, co to jest. Coś ci mówi, ta nazwa Strong? Gdzie przeczytałeś, że to jest? Nile Filet Drill. No to mamy cały regał Nile Filet Drill i każda inna. To mi nic nie mówi. Bardziej mi mówi to ten napis tutaj. Strong 90. Strong 90. Jakby wiesz, 90 odwołuje się do 90 minut w piłce nożnej. Te o kółeczko jako piłka. O co chodzi? Strong Series. Mikromotor. Handpiece. And control box, czyli handpiece, czyli rączka, biuro. Zobaczymy. Podoba mi się ta czcionka. Nie powiem. O, tu już mamy pierwsze uszkodzenie. Tu już mamy drugie uszkodzenie. Oj, tam w transporcie to po to jest pudełko, żeby chroniło przed uszkodzeniem. Zobaczymy, czy w środku jest uszkodzone. Otworzę może i mym oczom... Ujawni się
frezarka. O, dobra, niech sobie jest obite. Jest w styropianie. Widziałaś to? Strong Series. Tak, chyba jeszcze nie było zapakowane, mnie nie spotkałem. Nawet... Nie, tak nie. Styropian. No. Już drugi minus dzisiaj. Torkałaś. A co mam zrobić? Jak to mam wyciągnąć? Pomóż mi, weź za ten... O, ej, czekaj, tam jest coś jeszcze w środku. Proszę bardzo. Instrukcja obsługi. Zobaczymy, co tutaj jest napisane. Strong Power Series. Jest taka składana, czyli zaraz będzie mapa na cały stół. Och, no dobra, jakoś to ogarniemy. Pewnie żadnych nowości się nie dowiem. Szybko zerknij może. Tylko szybko zerknij, a ty może zobacz... Co, czy jest tam coś, czego jeszcze wcześniej w żadnej frezarce nie było, bo to wszystko działa na tej samej zasadzie, prawie patrz, no, z małymi różnicami. Robotnika, który ma sprawdzić za nią. Ej, ona już była przecięta tu. Tak? To było przecięte. Myślisz, że to nie było używane? No nie wiem. No tak, bosko zapakowanej frezarki. Szkoda, że te maratony tak nie były zapakowane, nie? No tu się z tym absolutnie nie ma prawa nic stać. Absolutnie. Ile ona kosztowała, Przemek? Szybko szukaj aukcji. Muszę poszukać, wiesz? Mamy... Wiesz co, Leta, mam pomysł. Chyba zrobimy tak, że instrukcja obsługi... Zróbmy tak z góry ujęcie, niech jest sobie. Jedno. No. Ale czekaj. Niech jest ta instrukcja obsługi sobie tak położona. I serwis poogląda, nie? Do góry nogami teraz odwróć. Jak damy radę, to zrobimy skan i wrzucimy w PDF-ie do pobrania w opisie. Będzie ktoś potrzebował, no tak. Szybko sobie znajdzie. Proszę bardzo. No i mamy. Dobra. Jest, jak to się nazywa? Nożny? No przypomnij sobie, Flintstone, stopy, hamowanie i sterownik na... Sterownik nożny. Sterownik. Słowa tylko mi brakowało, a z Flintstone mi w ogóle z tym słowem sterownik nie pasuje. O kurde, ale lipa. I co teraz? Czemu lipa? To jest sterownik nożny, Ryta. Mam wrażenie, że jakbyś się teraz pomyliłaś. Zobaczcie, to jest w prądzie. Pokaż. To jest na tej samej zasadzie. Przecież coś to... Dobra, nieważne. Chwilowy zanik mózgu. Czujesz opór, kiedy naciskasz jak pedał w samochodzie? Ale to jest fajne, że tu jest taki... zobacz. Takie, nie wiem co to jest, takie wypustki, takie matowe... Nie matowe, tylko takie... No, że to nie będzie się chyba ślizgać, nie? Jest tak i cyk. Czyli tak. Będzie na cyk, no będzie na... Będzie cyk. Mhm. I cyk. A u mnie cyk, a u mnie pyk. Słyszałeś tę piosenkę, Leta? Podobno słyszałam. Mamy na rączkę. Taką stópeczkę. Nie jest taka... Dobra, taka jest. One zawsze miękkie są, a ta jest sztywna. Jest jedna różnica. Edyta, przyniosłem ci do porównania, żebyś pokazała? No tak, ta jest taka, no nie wiem, chyba bym wolała taką flexible. Miękką, no. Flexible. Dobra, zobaczymy, ta jest, dam ją tu z boku, że to nie jest tej frezarki tutaj. Oddaj to, może by się nie myliło, wiesz? Albo dobra, no. Okej, rączkę dam na razie na... O Jezus Maria, na bok. Co się z tą oczami ciężko? Ciężko, no. I teraz tu, o kurde. Ona wygląda jak taki, nie wiem jak to się nazywało, jak macie ojca trzymaj tylko. Matkę, która... Będzie miała na karku jakieś 50% swojego życia, czyli 50 lat albo 60, to zapytajcie się o stabilizatory do telewizora Rubin. Takiego rosyjskiego telewizora, który był kiedyś w naszych domostwach. I on miał taki stabilizator, żeby w ogóle włączyć telewizor, to się włączało taką skrzynkę. Tak? Ta skrzynka była chyba jakieś tam lampy miała jeszcze. Ty tu dzisiaj odkurzałeś, tak? Historia, chłopie. Ty tu dzisiaj odkurzałeś, tak? Edyta i ja tu odkurzałem. To jedyny minus raz. Styropianu jest taki, że trzeba po nim sprzątać. Jest cyf, ale bezpieczeństwo pakowania pro level. Przemysław. Gdyby było to samo zrobione, wiesz w czym? W takich gąbkach, jak otrzymujesz Edelkrona, albo taki sprzęt już dobrej... A, bardzo precyzyjny. Mhm. Grubego hajsu. To może weź nadstaw rączkę. Rączkę czy rękę? Nie mam rączki. Czy ja wyglądam jak dziecko, żebyś mi mówiła, że mam rączkę? Ale chciałam to tak załagodzić to, żebyś to no, nadstawił. Cyf to cyf, trzeba posprzątać. Dobrze, jest ciężka, niemożliwie. Waga! Ta stacja kontrolna, control station, tak to się nazywa. I zaraz to zważymy.
Co? Control box chyba. Tak, box. Pudło. Zaraz to zważymy. Dobra, bez kabla. Bo jest naprawdę, jestem mega ciekawa, ile to waży. Takie małe, a potężne. No tak ciężkie, że po prostu szok. Dobra. Uwaga. Czekaj, ja obstawiam, że kilogram 200 gramów. Nie, no tak kilo, chociaż... No nie, będzie to cięższe niż tytka. Kilogram cukru to na pewno waży chyba. To chyba, to jest 2 kilogramy, bo jak sobie tak... Pomyślę, jak kulkę trzymam, kulka ma 2 kilogramy, to ona nie jest aż taka ciężka. No, to jest w jednym miejscu zbite. No dobra, zobaczymy, zobaczymy. Widz już sobie też obstawił, jak chcesz sobie dłużej poobstawiać, to zdaj pauzę, ale ja już kładę. Edyta. Prawie, powiem ci, Przemek, zgadłeś. Patrz, jak byłem blisko. No. Ja mówiłam 2 kilogramy, ale dobra. 1153, tak? Dobrze, tak, 1150. Czarny jeszcze. A daj kabel cały na... Teraz jest 1151. No bo kabel jeszcze wisi. A co mi po kablu? Edyta! No mistrz! No mów mi mistrz! Zważyłeś wcześniej. No jak? Przecież wyciągałeś to z pudełka. Ach, robię sobie z ciebie jajca. Kurde, łapka dla mnie! To jest ten moment, w którym trzeba przyznać mi łapkę! No nie ma innej opcji! To musi być najwięcej łapek wszystkich przez Arek! No, o gram się pomyliłem, Edyta! A tak ci źle szło, jak żeśmy testowali wcześniej różne rzeczy, żeśmy ważyli, zgadywaliśmy i Przemek tak 2 razy więcej mówił, a teraz ładnie, no. Ale wiesz, jak idę grać w lotto dzisiaj. Ej! Co? Rączka jak w tym maratonie. Co jednym, gadasz, no, popatrz! Faktycznie, ej, idę rączka jak w maratonie! Zaraz wracam. To tak, znaczy, że dobra. Czekaj, gdzie jest ten maraton, Edyta? Ale widzowie na pewno pamiętacie, nie? No tamten odcinek nie mieliśmy przedniej kamery, więc połowę akcji... się dzieje poza. Połowę akcji było zlikwidowanych. Ale zaraz to... Czekaj, wyciągnę... Nie pomylić, Edyta. Tak. Wyciągnę, to tu niech zostanie. Dobra, daj jeszcze informację, co tam w ogóle jest w tym, żeby dla osób... Aha, no tak, nowe osoby. Jest tak, to jest do wymiany szczotek, tak, te dwa urządzenia. To są szczotki i klucz do wymiany szczotek. Tak. A teraz sprawdźmy, czy to to samo jest. No wygląda identycznie. Strong 1, Strong 102L, Strong 102L. No, to same. To dobrze, bo ta rączka jest naprawdę fajna, stabilna. Super. Jestem bardzo ciekawa, jak to się cenowo jest powiązane. Czy tam... Na końcu poszukamy aukcji, okej? Okay? Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma modelami cenowo, bo na pewno maraton jest taki, jakby wam to powiedzieć, no ładniejszy wizualnie. No. Mi to się bardzo podoba, taki tak? Styl PRL, taki styl, wiesz, rosyjski, to czekaj. Stary. Ja ją zaraz z każdej strony pooglądam, tylko muszę ją uwolnić z tego kabla. Chętnie zobaczę z każdej strony, od brzucha. Może strony, zmienię zdanie. Brzucha strony. Długi kabel? Zaraz sprawdź od razu. Fajny, długi, być. Ile ma ten stolik? 1,20 m będzie miał stolik? No to 1,50 m, no. Jeszcze nie do prądu, ale za chwilę. Strong 9,10. 9,10. Ej, ja, serio, taka retro, nie? Patrz, ta lampeczka. Taki Fallout trochę, on, nie? O, no, direction. Ale czad, tu się wkłada tą, no, rączkę. Jaką rączkę? Tutaj? No rączkę, kabel wtyczkę od rączki. To się nazywa, wtyczka. No to wtyczkę od rączki, tu. I tu takie dobre, takie naprawdę, tak jak są takie radia w elektronie, nie? Takie stara. Retro. Elektron to nasz mniejszy Mediamarkt albo... No taki Mediamarkt, ale tutaj na Wyspach Kanaryjskich. Nie wiem, czy gdzieś w Hiszpanii też to jest. Nie znam się. Dobra, nie wsadziłeś do prądu? Jeszcze nie. Cyk, Strong 90 do 35 tysięcy. Zobaczymy, czy będzie cyk? Nie ma. Od razu jest, nie ma tego cyknięcia, od razu jest, no, przejeżdżanie tych obrotów. Przejeżdżanie? Obracanie się, tak. Od razu jest obracanie się. Fajnie, to też takie trybo, nie? No, powiem ci. Tu od góry czyściutkie, że nawet nie wiem, co to w ogóle jest. Co jest tutaj napisane z boku? Nie wiem, co to jest? Nie wiem, A-E? Nie wiem, tak sobie myślę. Precision. Ej, widać w środku kabelki. A się może zapylić w środku. No.
to się wszystko może zapylić, jak jest takie odtegowane, więc dobry pochłaniacz musi tutaj być, jeżeli chcemy z tej frezarki długo korzystać. Dobra, to jest lewy bok, teraz zobaczymy prawy bok, no to samo w sumie. Prawie. Zobaczmy ją teraz od dołu. O, i tutaj mamy jakieś informacje. Typu model, permission, dobra. Pozwolenie? 220 W, 50-60 Hz. No dobra. 65 W mocno, to fajnie, nie? Dużo, nie? No to dużo, no to elegancko. A maraton ile ma, Edyta? No to idź szybko, zobacz, bo ja nie pamiętam. Ej, a co to za znaczek PL? Jaki PL? Tutaj. Polub mnie, nie, to by było głupio. Zobacz jeszcze tył. Puse. Ej, a na maratonie nie jest napisane Edyta. I tu na kontroler nożny. Sterownik nożny. Tutaj na sterownik nożny jest dziurka. Ty, te nóżki można odkręcić, jak nie potrzebujesz na przykład? Albo chcesz wymienić? A są stabilne na stole? Tak, całym stołem aż trzęsie. Uff, no pięknie, pięknie. Co, nie ma tam informacji? Czego? Nie ma informacji, nie ma. Dobra, to po kolei. Włożę może tutaj ten kabelek. Jedna z was napisała do nas na Messengerze o obrotach w frezarkach. Edyta, jakbyś mogła, to pokaż to w tej frezarce, bo pokazywałaś tutaj to też w maratonie. Mhm. Więc jak czujecie, że coś jest nie tak z waszymi obrotami, że na przykład ja w kursie mówię obroty w prawo, a ty masz obroty w prawo i nagle co? Coś jest nie tak? No to wtedy tutaj odkręcasz. Ale w tym modelu raczej tego nie można zrobić, jak pamiętam. W poprzednich modelach to można było zrobić. To wyciągasz. I przemieniasz, ale tu nie możemy tego tak zrobić, tak? Tu nie możemy z tego powodu, że jakby jest... Jest jakaś blokada. Nie, po prostu to nie jest na środku, widzisz? Jak wyciągniesz to, trzymaj. No. To widzisz, gdzie są te tak, nóżki? Tak, po boku. One nie są na środku. One by po musiały boku. Być na środku, żeby więc to działało. Więc jak odwrócisz, no to no nie. Nie zakręcisz. Ale za to w tej rączce poprzedniej z frezarki... To czekaj, Przemku, już pokazuję, tylko zakręcę. Jest to inaczej rozwiązane? Czy to możesz pokazać? Czyli jak ktoś ma tak właśnie zrobione, to może sobie od razu podmienić. Czyli odkręcasz, wyciągasz silniczek, połóż rączkę, Edyta, o. No. Aha, bo tu by silniczek wyszedł, dobra. Ale dobra, ten silniczek aha, dobra, sobie, dobra. To jest taka wersja. I odwracasz po prostu. Tak. I albo zakręcasz. Tak. Albo tak. I wtedy obroty na frezarce zgodne są z tym, co jest napisane. Teraz się pogubiłam, tu są te dziury. Dobra. Tak pomieliłam, że nie wiem, czy wsadziłam tak, jak było. Sprawdzimy potem, jak już będziemy pracować na tamtej frezarce. Ale to jest protip od jednej z was, która napisała na Instagramie. Mega. Bardzo dziękujemy. Dobra, frezarkę włożyłam. Jeszcze tylko pedał nożny włożę. Frezarkę, Boże, rączkę frezarki. Pedał nożny. To idzie na dół. Przemek, ty mi go tam podsuniesz pod stopę. Uwaga, wkładam. Włożyłam. Dobra, wszystko jest. Przemek, jakbym cię mogła prosić, żebyś to podsunął pod moją prawą stopę. Dziękuję. No to fajnie. Co się stało? Pokaż to. Myśmy potestowali. Wybrałem. Mamy taką przejściówkę, czy nie mamy? Nie mamy chyba nic takiej przejściówki. To potestowane, dziękuję bardzo, że byłaś. Tak więc jak będziesz kupować frezarkę, to se sprawdź kabel. Nie tak jak Przemek. Brawo, brawo, brawo. Jednak odbędą się testy w praktyce tej frezarki. Bo... Tak, zrób zbliżenie na to moje piękne połączenie Electric Level Master. Szkot, szkop. Szkop? Czy szkot? Szkot. Może Francuz. Szkot. Albo indyk. Nożyczki. Jaki indyk? Rozwalone kable. No nie znalazłem przejściówki, a więc trzeba było sobie poradzić w inny sposób. Kombinierki, tniesz kabel, szukasz nowej wtyczki, masz nową wtyczkę, łączysz dwa druciki, brązowy, niebieski, podłączasz do prądu, frezarka i to działa. Tak samo będzie działo, jakby normalna była wtyczka, tak? Tak. Dobra. To dawaj aukcję, porównamy sobie, zobaczymy jakie tu są informacje. Czemu to tak poobracałeś? Dobra. Tak, to jest frezarka za $60, tak? Mniej więcej, bo z tego linku, który ja kupowałem, to już nie ma. Nie ma aukcji, tak? Tak, już nie ma.
Dobra, no to jest w takim razie. Czyli znalazłeś podobną. Pisałem Strong 90 i mniej więcej tej samej cenie poszukałem, co myśmy kupili. Dobra. Tak się to powiększa. No dokładnie, to jest ta sama frezarka. Z tego co widzę, to jest tutaj wszystko to samo, no. Tak. Z tyłu też tak samo, tylko chyba... Okej. No i dokładnie tak była zapakowana. Dokładnie tak była zapakowana, więc to jest, przypuszczam, ta sama frezarka. Tylko, że to było na dole chyba, nie? Ta instrukcja obsługi na dole. Tak, to albo otworzyłaś w tym przypadku, Ryta. Możliwe. Nie, no dobrze otworzyłaś. Dobrze otworzyłam, on po prostu... No tak, no rozwaliłam, dobra. Czyli ktoś ją włożył źle do środka. Czemu źle od razu, bo na dole? Myślę. No. Dobra, zobaczmy, czy tu będą jakieś informacje. Marka Maraton? Co ty gadasz? Bo rączka też w sumie z maratona, nie? Dlatego ta rączka taka pewnie. Czyli to jest któryś z modeli po prostu. Tak. Ej, przecież wyczytałeś modele, nie? Ja nie pamiętam, że było Strong 90 tam. Dużo tych modeli czytałeś, Przemek. Naprawdę dużo wymieniałeś ich, więc zapamiętaj wszystkie. Chyba. Rodzaj zasilania, plug-in, źródło zasilania. Dobra, 45 tysięcy, różne narzędzia do wyboru, średnica sztypowania, czyli tego czpienia 2,35. Zakres zębów dentystycznych. Te tłumaczenia to jest masakra. Dobra, tu od zera. W ogóle ostatnio tak siedzę i myślę, od zera. Dlaczego nie ma faktycznej ilości, od kiedy się zaczynają obroty? Od 1000, od 2, trudno zmierzyć od pewnie. 4000, od zera. No przecież zero to jest nic. To, że masz zegarek kończący się na 12, zaczynający się od 1, to nie znaczy, że nie, to nie jest zero, bo to jest też godzina 0:12, równoznacznie. Ale zaczyna, że się zaczyna kręcić od jakiego, no, od ilu tysięcy? Od zera. Zobaczmy, bo tu jeszcze mamy specyfikacja. Electric Manicure Drill. No tu nic ciekawego nie ma. Nazwa marki. Nie, tu jest inna marka. Laowe. Laowe jakieś, te wtyczki EU. Ale to ja z tej aukcji nie kupowałem. No dobra, aha, opinie klientów. Ej, opinie klientów, jedyna gwiazdka, bo widziałaś to? A, co chciałam powiedzieć po hiszpańsku? Po rosyjsku tośmy się tu dowiedzieli. Tośmy się tu dowiedzieli. Jedynka, nie? To pewnie ktoś ma na odsprzedaż, wiesz, używaną. Może tak. No to nic ciekawego tutaj nie ma za bardzo w tej aukcji. Zdjęcia jeszcze w powiększeniu. Ale to wszystko widzieliśmy przed chwilą. No i to już nie są związane z produktem informacje. No to jestem zniesmaczona delikatnie, ale dobra, no lepsze to niż nic. Przed zakupem by to było przydatne, tak? Bo zdjęcia, najważniejsze są zdjęcia, dane techniczne. No nic. To zaczynamy testować, Przemysłowie. Powiedz, że się nie mogłeś zaczekać. No jestem ciekaw, jak ta machina będzie chodziła. No fres, znaczy w sensie pióro wydaje się być dobrej jakości, no bo jeżeli tam było spoko, to tu raczej nie będzie. Tak. Raczej chodzi mi o to, jak to się będzie zachowywać, czyli wiesz, jakie funkcje będzie miała. Jedyna różnica to stacja, tak? Podaj mi rękawiczki. Podaj mi rękawiczki. Edyta. Kolejny raz. Kolejny Edyta. Raz. Nieprzygotowana. Pała, siadaj! Jak zwykle. Nie. Posuń się. Nie. Tak. O, opaski ścierne. Znalazłam. O, syski trałam na potem. Dobra. Aha, się przydadzą. No przecież. Super. Okej, wytnę sobie jeden paznokieć, ten, którego będę, na którym będę testowała. I tak sobie muszę kciuka zrobić, więc postanowiłam, że potestujemy dzisiaj na kciuku. Wytnę sobie jeden paznokieć, powiedziałam. Miejsce na palec w rękawiczce. Ale by był ból, nie? Wyciąć paznokieć. Jestem gotowa. Tak. Tu będzie frezarka. I włożę frez, w którym będzie widać, jakie są obroty. Co to znaczy? Tak najbardziej będzie widać. No taki, który jest na przykład... O, na łysym. Łysy ma tutaj takie kreseczki i dzięki tym kreseczkom będziemy widzieć, jak one, czy one się szybko obracają, czy nie. Są, pomiędzy nimi jest tutaj dość duża przestrzeń, tak? Więc będzie to widać fajnie. Co innego, jakbyśmy wzięli
O, frez diamentowy, no to tutaj nie byłoby dobrze widać, czy się kręci, czy nie. W sensie, czy się kręci, jak szybko się kręci. Boję się to odpalić, Przemek. Ty na pewno jest bezpieczne? Najwyżej wybuchnie. Korek. Albo z tej strony. Tak, z tej strony. Czuję się bezpiecznie, jak ona jest tutaj z lewej strony. Ustawiłam się. Potrzebuję, Przemek, twojej pomocy. Włącz on. Ej, co jest? Co jest? Przecież jest na zero, nie? Czekaj, ona spowalniała. A co to tak buczy? Spowolniła. Ale nie wiem, na ile zwolniła, ale od razu zaczęła tak nie szybko. Teraz zwolni? No teraz jest wolniej niż na początku. Czekaj, to był dziwne. Patrz. O, teraz spoko. Ale masakra na początku, nie? Co chodzi? No to buczy. Od razu jest, jak włączysz, to od razu są obroty na minimum. To okłamali mnie, nie jest od zera. Pierwszy raz, no jest od zera, jak wyłączysz. Masz od zera. Pierwszy krok, już masz obroty. A ile jest maksymalnie? Czekaj, bo ja to mam blisko siebie. Czekaj. Może, że ja to tak trzymam? Jak ona buczy. Ej, to śmierdzi benzyną. Rzeczywiście wali. Się pewnie wypala dopiero. No, czujesz? Też czuję. Ej, przestała buczeć. Może coś się wypaliło. Ona płonie tu. Tam jest dymek. Puścił się dymek. Tu, dymek. Zejdź ze światła, chodź. Widzę. Tutaj. Ogień! Weź prąd wyłącz. Weź prąd wyłącz. Co to jest? No patrz, ona się sfajfczyła. Czuć tutaj. Może tam było 220 watów, tak? Że... Voltów, a nie watów. Ja w stresie jestem. Ej, ale wali. No mówię ci, że ona się zaczęła jarać. Co tak... Nie obracasz. 220 input. O co chodzi? Ona jest gorąca cała. Włączyłeś prąd? No tak. Weź to wyciąg w ogóle całkiem. No włączony jest prąd. Jasny gwint. Tom potestowała? No to grubo. Ale masz rączkę fajną, Edyta. Za 50 eurasków. Ale czego to jest wina? Czy my, że coś tam z tym kablem? Czy... No, jeżeli jest 220 voltów. Tak. A może naklejkę ktoś źle przykleił? Bo ona miała i wtyczkę inną. Może i prąd się nie zgadza przez to. Może po prostu ktoś... Ale to spalony mnie. Może ktoś po prostu złą naklejkę tutaj nie przykleił. Nie jestem elektrykiem, nie wiem. Może ja coś zepsułam. Normalnie się zjarała. Mówię, co tak śmierdzi. Ale fajnie pachnie tak palenistą. O, palenistą, czy palenistą. To, żem potestowała, nie? No, ale rączka fajna. No, rączkę mogę wykorzystać do jakiejś innej stacji, to bez dwóch zdań. Ale takiej, żeby pasowała do tej stacji. Dymek się puścił. No to... Co mam... A tak chwaliłam zapakowanie, nie? To co, tu poszło nie tak? Nie wiem, co mam powiedzieć. Tak. Ja to nie wiem, co mam powiedzieć. No, testy... Włączam jeszcze raz ją, czy nie? Ja nie się nie znam, ale jak to wybuchnie... Może puścimy pod tę rączkę maratona? Przecież rączka jest identyczna jak w maratonie. Przecież to jest identyczny model. Czyli co, po testach? Ciepła, gorąca. Spaliła się. Tu jest gorąca, no. Może tam coś w środku, coś podziało? Nie wiem. Ale wali, nie? No poważnie tak. A tak delikatnie przecież wszystko robiłam. Weź o rączkę, bo rączka fajna. To jak se kupisz, to rączkę masz, a... Rączkę se zostaw. Wtedy tam są, no chyba dla naszego bezpieczeństwa. No nie. A tak chciałam, mówię, taka fajna, taka retro, nie? Poważnie przysięgam, bardzo bym chciała to przetestować, ale to może grozi mojemu zdrowiu albo życiu, więc no nie mogę. Może jeszcze jedną taką kup, bo fajne to jest, no. Fajna? No spoko, taka retro. Zobaczymy, jeszcze jedną. Czy się po prostu taki... Ja już to przygotowałam, chcę to zrezować. Może się po prostu taki trafił. A, gorące, nie.
Gorące jak pieron. No, poważnie. Nie, nie aż tak. I ona się grzeje chyba dalej. No właśnie, mówię ci, wyciąg. Ale jest bez prądu już tu. Nie jest wyciąg. Jakby chłodnie już. No. To ty się serio tam musiał jakiś ognik puścić. Zostawmy ją na razie, nie kładźmy. Serio jest mega ultra gorąca. O, teraz już muszę zabrać, bo już tak parzy, nie? No, gdyby to było nie było 220, to by wybił bezpiecznik z tyłu chyba, nie? Cudzo by się stało. Nie wiem, nie znam się. Dobra, tak kończymy to chyba. My się nie znamy, w każdym razie no nie ma sensu przedłużać. Szkoda, no. Daj znać w komentarzu, czy ci się kiedyś coś takiego przytrafiło, że zamówiłaś sobie, albo zamówiłeś frezarkę i on po prostu puścił się dym i nie ma. Potestowane, nie? No tak czasami może być, może jakiś feller, wiesz, w fabryce, może maszyna zaspała, bo coś zrobiła źle, ktoś tam nie albo tam gdzieś w kabelek pukło się coś, normalne nie normalne rzeczy, gwarancja, tylko teraz jak aukcji już nie ma, to jak gwarancję mam zrobić, Edyta? Strategicznie ktoś zrobił, nie? Nie no, żartuję, ale to mogło być strategiczne, sprzedać wadliwą serię i zniknąć z portalu aukcyjnego. To już nasze domysły, nigdy nie wiesz, jaka jest prawda. Nigdy nie wiesz, jaka jest prawda, dokładnie. W każdym razie, no rączka jest... Ale masz rączkę, no rączka za tą cenę, ta rączkę? No pewnie, no. Za 20 stówki taką rączkę? No dokładnie, przecież myśmy takie rączki za ile... Rączka zacna, więc no... W tym odcinku to koniec, to będzie taki szybki odcinek, ja miałam w planach. Oby to taki był szybki odcinek, bo chyba myśmy tego dogrywali dość długo, bo zmiana tego i zmiana tamtego. Dobra, czas testować inną frezarkę i zobaczymy się za tydzień, prawda? No tak, no da. Tak, papa widzu. Ciao! Co tu się stało? Ale to śmierdzi. Kresja z portu tempo. No to chodź, nagrywasz jeszcze? Nagrywa się. Takie, posuń się. W odcinku. Stół se porysowałem tą frezarką, no jasny. No pięknie. Patrz jak tu pobrudziłeś. Takie po odcinku, nie? Włączamy do prądu? Nie! Nie wiem, boję się ale tego. Pali się gdzieś, no przecież żadna frezarka w życiu ci takiego czegoś nie... No może to jest wyjątkowa. Daj na razie bez rączki, zobaczymy co się wiedziało. Ja jestem najbliżej! A to wiesz jakiś koc, jakby to trzeba było przykryć czymś. Tamten ręcznik, żeby zgasło albo coś. Zerowa tu w pobiera, to trzeba włączyć ten. Stopką jak włączałam, to się włączała. No dajesz. No. Nie. No to nie działa jednak. Zjarała się na amen. No tak. Po testach. Kaput. Urządzimy jej stosowny pochówek. Game over.